Zapisałem to samo zadanie na dwa sposoby. Jak widzicie, tutaj odejmujemy 172 od 629, a tutaj wszystko co zrobiłem, to rozpisałem te liczby. 629 to tyle samo co 600 dodać 20, dodać 9. 172 też rozpisałem na kawałki. Jedynka to jedna setka, siódemka stoi na pozycji dziesiątek, czyli reprezentuje 7 dziesiątek, 70, a dwójka to dwie jedności, czyli 2. Zaraz zobaczycie, dlaczego dobrze jest zapisać te liczby w taki właśnie sposób. No to zaczynamy odejmowanie. Na początek jedności. 9 odjąć 2, co oczywiście daje w wyniku 7. Tu po prawej możemy zrobić to samo. 9 odjąć 2, tu mamy znak minus, też będzie 7. Całkiem to proste. Przechodzimy dalej do pozycji dziesiątek, i tu dzieje się coś ciekawego. Odejmujemy 2. Odjąć 7, czyli chcemy odjąć 7 od dwójki. Jeszcze nie nauczyliśmy się, co robić z liczbami ujemnymi. Nauczymy się tego w przyszłości. Tak więc mamy problem. Jak odjąć większą liczbę od mniejszej? Na szczęście mamy w skrzynce z narzędziami coś, co nazywa się pożyczanie. I dlatego takie rozpisanie, jak tutaj po prawej, jest przydatne. Kiedy tutaj chcemy odjąć 7 od dwójki, to tak naprawdę chcemy odjąć 70 od 20. Nie możemy wprost Odjąć 70 od 20, ale mamy w tej liczbie jeszcze inne wartości oprócz dwudziestki. Mamy tu w setkach jakieś liczby i możemy je wykorzystać. Możemy na przykład z tych 600 pożyczyć 100. Wtedy zamiast 600 będzie tu 500, a tę pożyczoną jedną setkę przeniesiemy do dziesiątek. Ile będziemy mieli w dziesiątkach? 100 dodać 20, czyli 120. Nie zmieniłem wartości liczby 629. Zabrałem tylko jedną setkę z pozycji setek i przeniosłem ją do pozycji dziesiątek. Zauważcie, że 500 dodać 120 dodać 9 to ciągle i niezmiennie jest 629. Nie zmieniła się wartość tej liczby. Jak w takim razie zrobić to samo tutaj, bez całego tego rozpisywania? Jeżeli pożyczymy 100 z pozycji setek, te 6 setek zamieni się w 5 setek, i tę pożyczoną setkę przenosimy do pozycji dziesiątek. Tutaj będzie to 10 dziesiątek. 10 dziesiątek to to samo co setka, a zatem ta dwójka stanie się po dodaniu do dziesiątki dwunastką. Zauważcie, że ta dwunastka na pozycji dziesiątek reprezentuje 12 dziesiątek albo 120. To jest po prostu inny sposób zrobienia tego samego, co tutaj. Nie ma tu żadnej magii. Mówimy na to pożyczanie. Możecie powiedzieć, że jeżeli pożyczę jedynkę od szóstki, to rzeczywiście stanie się ona piątką, ale dlaczego ta dwójka stała się nagle dwunastką? Dlaczego zwiększyłem tę liczbę nagle o dziesięć? Dlatego, że dodaliśmy tutaj dziesięć dziesiątek. Dziesięć dziesiątek, czyli inaczej setkę. Zabraliśmy z tego rzędu setkę, dlatego szóstka stała się piątką, a w wyniku tego dwudziestka zamieniła się w sto i dwadzieścia. 120 czyli 12 dziesiątek. 12 na pozycji dziesiątek to 12 dziesiątek. No i w wyniku tego możemy spokojnie teraz odejmować. 12 dziesiątek odjąć 7 dziesiątek to 5 dziesiątek. Albo możemy powiedzieć, że 120 odjąć 70 równa się 50. I ostatnia pozycja setki. 5 odjąć 1 równa się 4. Co tak naprawdę oznacza? 5 setek odjąć jedną setkę, co w wyniku daje 4 setki. 500 odjąć 100 równa się 400. I mamy wynik: 457. Czyli to samo, co 400 dodać 50, dodać 7. Opowiadał Krzysztof Kwiecień, zabawna nauka.pl